Afera korupcyjna w Parlamencie Europejskim zatacza coraz większe kręgi. Posłowie do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości przedstawiają cennik łapówkarski i ujawniają nowe wątki w aferze prowadzącej do Rosji. Socjaliści, głównie z Włoch, Grecji i Belgii, w zamian za łapówki mieli przeforsowywać kluczowe sprawy dla bogatych arabskich krajów w Europie, między innymi zniesienie unijnych wiz dla obywateli Kataru. Wyniki poszczególnych głosowań w Parlamencie Europejskim dogadywano na formalnych i kuluarowych spotkaniach. Każde spotkanie miało mieć swoją cenę. Istniał specjalny taryfikator, informuje poseł do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński. Doniesienia najnowsze medialne mówią o tym, że jedna poprawka kosztowała 50 tysięcy euro. W przypadku Maroka to było 147 poprawek. 7 milionów 350 tysięcy euro jest poszukiwane przez służby. 25 tysięcy euro kosztowało jedno spotkanie, tak zwane konsultacyjne. Główne dochodzenie w sprawie prowadzi belgijska prokuratura. Może ono nabrać tempa po tym, jak na współpracę z organami ścigania poszedł były europoseł z Włoch, Antonio Panzeri, który przebywa w areszcie, mówi poseł do Parlamentu Europejskiego Anna Zalewska. Kolejni są aresztowani, około 60 pod obserwacją. Przeszukiwane pokoje i biura. Według Rzeczpospolitej wśród sprawdzanych europosłów są również Ryszard Czarnecki i Tomasz Poręba z Polski. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że ich wszystkie spotkania z przedstawicielami krajów arabskich oraz podróże zagraniczne były rejestrowane i nie mają sobie nic do zarzucenia. Myślę, że oni spokojnie się z tego wszystkiego obronią. Przekonuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Kaleta. Śledczy przyglądają się też działalności socjalisty z Hiszpanii, posła Lopeza Aguilara. Utrzymywał regularne kontakty z obecnym ministrem pracy w rządzie Kataru. Katarski minister regularnie pojawiał się w Brukseli. Hiszpańskie media ujawniły też nagranie, na którym poseł Aguilar miał otrzymywać instrukcje od przebywających już w areszcie polityków, jak głosować w sprawach ważnych dla Kataru. Hiszpan uznawany jest też za motor napędowy antypolskich rezolucji w Parlamencie Europejskim. Nie wierzę w to, że nie brali pieniędzy za atakowanie Polski, mówi europoseł Dominik Tarczyński na posiedzeniu Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, która dyskutowała o aferze korupcyjnej. Kolejna afera i zawsze socjaliści, demokraci. Więc pouczanie Polski w kontekście tego, co widzimy i słyszymy codziennie, jest po prostu obrzydliwe. Kolejne doniesienia medialne prowadzą na Kreml. Rosja miała przekazać około 300 milionów dolarów na lobbying w 20 krajach, głównie europejskich. Następnym tropem lobbingu rosyjskiego może być fakt, że córka Putina wydała swoje wesele w Maroku. Z kolei sam Putin ma powiązania z szefem wywiadu marokańskiego, który organizował siatkę korupcyjną w Unii. Z każdym dniem nowe fakty będą wychodziły na jaw, ocenia przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej poseł PiS Kacper Płażyński. Maroko czy Katar to jest wierzchołek góry lodowej, co do tego nie mamy żadnej wątpliwości, że zdolności korupcyjne czy po prostu agenturalne takich krajów jak Chiny czy Rosja to jest zupełnie inna liga. O wpływach Kremla może świadczyć fakt współpracy gospodarczej Niemiec z Rosją, dzięki której powstały gazociągi Nord Stream 1 i 2 oraz umarzanie długów Gazpromowi i próby podpisywania długoletnich gazowych umów z Rosją przez rząd POPS.